Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z FIFA 17, tym razem nie Ultimate Team, a wersja przedpremierowa, czyli właśnie wersja demo. Jak widzicie, mamy tutaj do dyspozycji szybki mecz, drogę do sławy, możemy kupić FIFA, a także informacje o nowych funkcjach, jakie nam właśnie FIFA 17 oferuje. Wejdźmy jeszcze w konfigurację, ustawienia gry, co my tu mamy, nowicjusz, 4 minuty. To w sumie ok, nowicjusz, amator i początkujący, czyli gramy na takim, powiedzmy sobie, średnim trybie. Co my tu jeszcze mamy? Ustawienia prywatności, co to jest? Wysyłanie danych, o, takie coś, wersji demo, kalibracja wideo, no to nie, to nas tutaj za bardzo nie interesuje. Podstawowe usterowanie, dostosuj, to w sumie tak musi zostać. Dobra, ok, zobaczymy sobie, co my tu mamy. Szybki mecz, klasyczny. Seed Sanders, Tigres, Chelsea, jest Bayern, jest Gamba Osaka, patrzcie, tak, co druga wioska w Afryce tak się nazywa. Inter, Juventus, Manchester City, Manchester United, Olympic Lyon i PSG, jest Real. Dobra, weźmy sobie Bayern standardowo, zaczniemy sobie od naszego właśnie Bayernu ukochanego. Co my tu weźmiemy? Olympic Lyon, PSG, a weźmy sobie Lyon, zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Standardowo tak, co tu mamy? Zarządzanie zespołem, 4-4-2 jest Müller, ławka rezerwowych jest Vidal, tutaj mamy Robena, to oczywiście sobie mamy do pierwszego składu. Niech będzie Roben, Costa na prawej pomocy. Chyba w sumie tyle, tak? Chyba w sumie tyle. Ustawienia gry to już było. Aha, czekajcie, a tu możemy coś jeszcze sobie pozmieniać. Nie, wizualny jest radar. Wskaźnik. O, temu to nie działa mnie. Dobra, nie działa, to nie działa. Robert Lewandowski, no i zaczynamy. Ojejku, jak to się robiło? Coś takiego? No, mniej więcej jakoś tak to było. Dobra, nie będziemy tutaj świrować na samym początku. Zaczynamy mecz. Jest. Mecz rozpoczęty, mecz towarzyski oczywiście Bayern-Lyon. Ja sobie dałem oczywiście tryb ofensywny, jak zawsze, to gram taką właśnie formacją ofensywną, lubię tak grać. No i zobaczymy, pierwsze wrażenia z FIFA. Ogólnie mam FIFA włączoną na maksymalnych ustawieniach i w 60 FPS-ach, tak tam właśnie można sobie ustawić, że mamy 60 FPS-ów. Zobaczcie, mamy Roberta, jest Robert! Jezus, jak pizgnął zaś cały sił. Robert, spokojnie, nie tak mocno. Ale tam można jeszcze było podać, proszę. Aj. No nic, ale pierwsza akcja, pierwszy strzał, czyli ogólnie nie jest najgorzej. Co mogę powiedzieć o FIFA 17? Po pierwszych 20 sekundach może 30, widzę, że zmieniła się dynamika gry, tak? Jest całkiem inna dynamika gry, więc znowu trzeba będzie się uczyć tej FIFA po prostu od nowa całej. No ale dobra, nauczymy się, tak? Nauczymy się, no co tam. Co oni tak grają, jakoś tak na samo graje? No, ale panowie, proszę przejąć. Douglas Costa. Był Miller, jest Costa, małpo Costa, zobaczymy, czy zadziałają triki. O, elegancko zadziałało. Pięknie Costa strzela. No i mamy pierwszą interwencję. Ale tak się ucieszył, tak, o, udało się. Się ucieszył. O, rzut rożny, co to jest? Celowanie i siła. Po łuku, co? O co tu chodzi? Aha, mamy coś takiego, tak? Aha. O proszę. Całkiem inny typ rozgrywania jest rzut wrożeń, z tego co widzę. Tego nie było w poprzedniej FIFA. Thiago, nie daj się, Thiago! No nie wierzę, Kornet go ograł, no nie, no, po prostu. Lacazette, utrzymał się, Lacazette, rozpędza się po lewej, Lacazette, ale odbieramy, jakże jest ok. Miałem wam jeszcze powiedzieć o planach z FIFA 17, więc już wam mówię. Ogólnie chodzi o to, że planuję zrobić coś takiego, że
po prostu, żeby nie kupić tej FIFA i żeby tam się nic nie działo, to chcę nagrywać mecze właśnie z wami widzami, tak po jednym, po dwa mecze tygodniowo, żeby były. To jest raz, a dwa, jest taka sprawa, że... Ładuj! O Boże, to nie są rugby. A dwa, to jest takiego, że chcemy zrobić z kolegami wirtualną ligę właśnie FIFA. Powiedzmy, nie wiem, 8, może 10 zespołów. I co tydzień będziemy sobie grali właśnie po jednym meczu między sobą, taka właśnie wirtualna liga w FIFA. O, to spalony był, jak nic. Nawet nie było co podawać. Tak więc plany na FIFA są. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak to będzie wyglądało. Oj, Costa tym razem przewidzieli nasze tutaj intencje. Ale se przepuścił, o to skubany. Dobrze, idziemy znowu do Millera. Ale niedokładnie, niedokładne podanie. Strasznie ciężko się gra, nawet wam powiem, w tą FIFA. Czy ogólnie przeciwnik zawsze jest, komputer zawsze jest niewygodnym przeciwnikiem, ale... O, czy ktoś zamknie? No, niestety nikt nie zamknął. Mam tutaj tryb chyba super ofensywny, z tego co mi się wydaje. Ale i tak są problemy, żeby ci zawodnicy wychodzili w pole karne. O, wybili znowu. No, strzał! Oj! Ajajaj, znowu się ucieszył. Znowu ucieszony. Kurde, skubany, no. Tak technicznie chciałem, obok słupka. Ale nie udało się. Czekajcie, zobaczymy, jak to tak wyjdzie w tą stronę. Taki banamek. No nic, dobra, czekajcie. Co tu można zagrać? Nie wiem, co tu można w ogóle zagrać. Zagranie taktyczne na bliższy słupka niech będzie. No i co? To się tak zagra mi? Fajnie? Chyba. Wow, co to było? No lutuj! Oj, pięknie, Xabi Alonso! Się obrócił w polu karnym, kopnął. No i mamy piękną bramkę, pierwszą. No i ładnie, dobra, mamy 1-0. Mecz nie jest za bardzo porywający, ale jak to u mnie zawsze w FIFA bywało, moje mecze z reguły nie są porywające. Także zobaczymy, ale myślę, że ta FIFA się rozkręci, tak? Będę starał się też więcej czasu na tą FIFA poświęcić. Żeby po prostu bardziej ją ogarnąć. Costa jest Costa, zobaczmy co tu mamy. Costa, dajmy tutaj Robena. Możemy dać Vidala za Thiago i to chyba na tyle. Ze zmian. Ok, wznawiamy mecz. I lecimy z drugą połową. Aleś to podał, ci powiem normalnie, no. Frank Ribery. Ribery, tak, tam zauważył. Jest Alaba. Alaba będzie. Chyba nie sędzia to sfaulował, już mnie przewrócił. Nogę mi chciał złamać. Jest Robem, na razie nic się nie pokazuje. O, Kornet nas tutaj przepchnął. Kornet. Ale odbieramy. Jest Alonso. Xabi Alonso do Franka Ribery'ego. Franek. Raz se wypuścił. Chciał se wypuścić, ale mamy rzut z autu. No! Wow. Robben za lekko trochę, ale dobry był pomysł. Proszę zabrać. Darder. Kornet, znowu kornet, ale to powinniśmy przejąć. Nie wierzę.
It's a tactical substitution for the losing team here. He can clear it here. Darder. Gonzalez. Wow. Mogło być ciepło. Ale na razie nie jest źle. Czemu ty tu podbiegasz? Taki mądry jesteś niby, że wiesz, że ja ci podam. Boże, jest Vidal. Vidal. Wow, chciałem tak lekko przelobować, ale nawet by mi to wyszło. Silnik Frostbite, są widoczne tutaj te efekty, nawet rysy zawodników są takie dosyć bardzo, bardzo fajnie to zrobione jest wszystko. Podoba mi się to. Znów jest ucieszony, że mu się udało. Co tu zagrać, ciekawe. Tak sobie tu zagrał gdzieś. Nie wiem, czy się tak uda. O Boże, nie tak chciałem. No dobra, ale jeszcze tak zagra i to zagramy coś tutaj może z tego jeszcze. Ładnie jest rozciągnięcie do Robena. Robben! Aj! Za dużo zabawy. Lacazette. Proszę przejąć. Alaba, dobrze, jest Boateng. Boateng, co zrobi Boateng? Do Robena, Robben tutaj chciał coś zrobić, nie wiem czy zrobił to co chciał. Wow, sobie wypuścił Robben. Miała być ciepka, będzie chyba rzut rożny. Co było? O, tu piękna akcja, patrzcie. Wybijają daleko. Wow, co tu się stanęło? Jest Robben, do kogo? Tak trochę na oślep, do Roberta, ale Robert nie przejął tego. Jest Ferry. Lacazette do Ferry'ego. Lacazette. Taka wymiana 1-1. No i teraz Robert, co zrobi? Oj, czemu ty nie on wychodził, a nie wiem czemu nie poszedł do końca. Dobre intencje były. Jest Robert wrzucamy. No i pięknie, 2-0 mamy. Do Müllera, elegancko. Ładna akcja. Na 0, tak to się chyba zakończy, ale teraz widzę, że nasi przeciwnicy rozpoczęli ofensywny rajd. Lacazette. Nie było faulu. Wow, co tu się stanie? Dobrze, ładnie wyjaśnia Neuer. Pięknie, do Robena, Robben! On podobno jest dosyć szybki, nie? Aj. Podobno. Okej, także moi kochani, ja wam dziękuję za uwagę, za pierwszy odcinek z FIFA 17. Obiecuję wam, że w tym roku powinno być FIFA dużo, dużo więcej. Powinny być te mecze dużo ciekawsze z różnymi osobami, jak również z wami. Także mam nadzieję, że będzie wam się podobało i że wy również będziecie razem ze mną właśnie w tej serii uczestniczyć. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!